Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na mini pączki serowe. Co będzie nam potrzebne? 250 g twarogu, może być chuty, półtłusty lub tłusty, jaki wolicie, 320 g mąki pszennej, 3 jajka, 3 łyżki płaskie cukru pudru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia oraz około 700 ml oleju do smażenia. Do miseczki wybijam jajka. Proszek do pieczenia przesiewam przez sitko, tak żeby napowietrzyć mąkę. Teraz dodaję jajka, całe jajeczka i cukier puder. Wszystkie składniki wymieszam mikserem z końcówkami do ciasta drożdżowego. Składniki łyżką bądź wygnieść ręką. Wygląda gotowe ciasto. Widać kawałki twarogu, ale to w niczym nie przeszkadza. Ciasto jest zwarte i bardzo klejące, gęste i takie właśnie ma być. W mojej miseczce przygotuję sobie troszkę mąki, żeby nacierać ręce, bo ciasto będzie nam się kleiło do rąk. Oraz opruszam sobie mój blat roboczy mąką, bo będę tutaj układać moje mini pączki. Formować moje mini pączki, mają być wielkości mniej więcej orzecha włoskiego. Około 30 pączusiów, mi wyszło 29. Teraz będę je smażyć na oleju. Do garnka nalewamy olej. Musi być go dosyć dużo, tak aby chociaż do połowy były przykryte pączki. Myślę, że około pół litra do 700 ml. Ja wziąłam mały garczek, więc użyję pół litra oleju. I grzejemy teraz olej. Ja tutaj od razu przy garnku przygotowałam sobie taką tackę metalową. Dam na nią ręczniki papierowe, bo będę na nie właśnie wykładała pączki, żeby ociekły z tłuszczu. Olej jest już nagrzany, sprawdziłam to wrzucając skrawki ciasta. Teraz wkładam nasze pączki, wrzucamy je partiami, kilka sztuk. Ja mam dosyć mały garczek, więc wrzucę 6 pączków. Obracają na gorącym tłuszczu, także nie musimy ich przekręcać. Teraz czekamy, aż się ładnie zarumienią i wyciągamy na ręcznik. Wyciągamy pączki. Są ładnie upieczone. Nakładamy kolejną porcję. I posypię cukrem pudrem. Pączki już wystygły, pozostało mi tylko pruszyć je cukrem pudrem.